Z ostatniej chwili, są wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna. Bliscy mogą być w rozpaczy. Nie milkną echa śmierci Gabriela Seweryna, który zmarł 28 listopada. Mężczyzna doznał niespodziewanego nagłego zatrzymania krążenia i mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok. Przyczyna śmierci Gabriela Seweryna. Bezpośrednią przyczyną śmierci Gabriela Seweryna było nagłe zatrzymanie krążenia. Każdego roku w Polsce doprowadza ono do 40 tysięcy zgonów. Przyczyny NZK mogą być jednak różne, dlatego do dokładnego określenia przyczyny śmierci często konieczne jest wykonanie sekcji zwłok. Wśród przyczyn nagłego zatrzymania krążenia można wymienić bowiem m.in. zawał serca, zator tętnicy płucnej, ale także wypadki, zatrucia czy hipotermię. Wokół sprawy narosło jednak wiele pytań w związku z kontrowersyjnymi zajściami, do których doszło na kilka godzin przed śmiercią celebryty. Okoliczności dnia śmierci Gabriela Seweryna badane przez prokuraturę. Gabriel Seweryn w dniu swojej śmierci miał bardzo źle się poczuć. Projektant futer skarżył się na duszności, dlatego bliska mu osoba zdecydowała się wezwać karetkę. Jak przekazał portal TVN24, ratownicy medyczni po przybyciu na miejsce wezwania mieli zostać zaatakowani przez zgłaszającego. Ekipa karetki miała czuć się zagrożona przez pacjenta i towarzyszące mu osoby, dlatego przerwali badanie, wrócili do pojazdu i wezwali na miejsce zdarzenia policję. Zanim patrol dotarł na miejsce, Gabriel Seweryn postanowił udać się do szpitala na własną rękę. Niestety kilka godzin po przyjęciu zmarł mimo wysiłków lekarzy. Wstępne wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna. Okoliczności sprawy wokół śmierci Gabriela Seweryna zostały zgłoszone do prokuratury w związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok celebryty, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności jego śmierci. Niestety wstępne wyniki sekcji nie ujawniły zbyt wiele szczegółów. Dokładna przyczyna zgonu na tę chwilę nie została ustalona. Konieczne jest wykonanie dodatkowych badań pod kątem zażycia narkotyków, alkoholu i innych niedozwolonych substancji. Wyniki badań toksykologicznych powinny być znane za około